Zapraszam teraz do wysłuchania wykładu inaugurującego Czy uniwersytet można adoptować? Przypadek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Fordham University, który wygłosi dla nas jego magnificencja ksiądz profesor Antoni Dębiński, były rektor KUL. Zapraszam serdecznie. Szanowny panie przewodniczący, bardzo szanowni państwo, na początku chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie Gratuluję także pomysłu konferencji. Pozdrawiam także wszystkich państwa, którzy łączycie się online z nami tutaj w studio. Pozdrawiam ze słonecznego, pięknego Lublina. Chciałbym mówić o pewnym epizodzie, który wydarzył się na przestrzeni pomiędzy dwoma uniwersytetami. Uniwersytetem w Nowym Jorku i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wszystko to miało miejsce w czasie wojny. Materiał źródłowy do tego zagadnienia, które chcę przedstawić, jest w sumie skąpy. Przede wszystkim są to doniesienia prasowe. Nasze archiwalia, mówię tutaj o archiwaliach głównie w Lublinie, są niewielkie. Tak zatem, skoro są to doniesienia prasowe, od tego też zacznę. Mianowicie, w czasie wojny w 1943 roku ukazała się kolejna Edycja biuletynu uniwersyteckiego, która wręcz krzyczała na pierwszej stronie Fordam honoruje prezydenta polski, adoptuje uniwersytet. To był bardzo dobry tytuł zaciekawiający, a jeżeli byśmy wzięli do ręki właśnie ów biuletyn de Fordam RAM z 19 listopada 1943 roku moglibyśmy przeczytać, że ten periody, który ukazuje się od przeszło 100 lat już. Otóż ten periodyk zapowiadał uroczystość, to znaczy informował przede wszystkim o tym wszystkim, co się działo na uniwersytecie w czasie wojny. Dodam, że wtedy Stany Zjednoczone już do wojny przystąpiły formalnie. Tak zatem, jeżeli byśmy sięgnęli do tego biuletynu Fordham, de Fordam Ram, to przeczytamy o różnych wydarzeniach, które się działy na kampusie, ale także ważnym, ważną rubryką było także, był tytuł Korespondent Wojenny Donosi. Otóż ten biuletyn zapowiadał, jak czytamy, podwójną uroczystość. To znaczy, z jednej strony nowy honorowy doktorat, a z drugiej strony adopcję uniwersytetu. I stąd też, idąc śladem tego doniesienia, chciałbym króciutko przedstawić dramatiz personę tego wydarzenia. Zacznijmy od miejsca, czy też od gospodarza, czy od tych podstawowych okoliczności. Wszystko to działo się na Uniwersytecie Fordham, czyli w Nowym Jorku, na głównym kampusie. Przypomnę, Uniwersytet to uniwersytet prywatny, założony w 1841 roku, a więc jak, jak na historię Stanów Zjednoczonych stosunkowo dawno. I znajduje się w Bronxie, czy jak niektórzy mówią wśród polonii, na Bronxie, na rozległym pięknym kampusie. Jest prawie od samego początku prowadzony przez ojców Jezuitów. Jest znanym uniwersytetem. Jeżeli byśmy wzięli jakikolwiek folder, czy też sięgnęli do strony internetowej, przeczytamy, że szczyci się wieloma sławnymi absolwentami, także były prezydent Donald Trump, studiował tam dwa lata. Ale ciesząc się ogromnym prestiżem, czy też sławą, specjalizuje się w wielu dyscyplinach, również w prawie, do czego za chwileczkę wrócę. I jak zapowiada biletyn, uroczystością miał przewodniczyć rektor, w Stanach Zjednoczonych najczęściej zwany prezydentem. Podówczas był to ojciec Robert Ignatius Gamon, pedagog, filozof, który przeszedł do historii uniwersytetu jako. Dobry mówca, występował wiele razy w miejscach, tak na terenie uniwersytetu, jak i też poza, głosząc różne wystąpienia, mowy. Miał opinię bardzo też dobrego interlokutora. I na uniwersytecie Forda przeszedł wszystkie stopnie kariery. Był przez 13 lat rektorem, także w czasie wojny. Otóż, wracając do tej zapowiedzi i też opierając się o program uroczystości, bo takim programem dysponuje archiwum nasze tutaj w Uniwersytecie. Otóż, opierając się o te dwa źródła, możemy odtworzyć, co się działo 31 października 1943 roku po południu, to znaczy, co się działo po tym, jak rektor jezuita otworzył ową sesję, która miała mieć dwa punkty, czy też dwie części, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Otóż nowo kreowanym doktorem honoris causa był Władysław Raczkiewicz. Jak wiadomo, w czasie II Wojny Światowej najwyższy rangą przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie. Podówczas od 39 roku, od momentu zaprzysiężenia Pełnił tę funkcję, rezydując najpierw we Francji, a później w Londynie. Przypomnę też, że nim objął tę funkcję na uchodźstwie w Londynie. W Polsce był znany, wybitnym politykiem, to znaczy sprawował wiele funkcji, trzykrotnie był ministrem w wielu gabinetach, a następnie był wieloletnim wojewodą województwa kolejno-nowogrodzkiego, wieleńskiego, krakowskiego i pomorskiego. To co ważne, był z wykształcenia prawnikiem. Urodził się w Kutaisi w zachodniej Gruzji, studiował, urodził się w rodzinie byłych powstańców, zesłańców. Studiował w Petersburgu, później przeniósł się do Dorpaty, dzisiaj Tartu, w estonii z racji na prześladowania ze strony władz rosyjskich. Był Prawnikiem i za chwileczkę do tego także wątku wrócę. Być może to zaważyło, że Fordham University, specjalizując się także w naukach prawnych, także uwzględniło ten element życiorysu naszego prezydenta. Jednak prezydent nie wziął udziału. W uroczystościach. Możemy to ponad wszelką wątpliwość ustalić na podstawie dziennika czynności prezydenta. Gdybyśmy do niego sięgnęli, jest wydany w opracowaniu Jaska Piotrowskiego. Ten dzień była to niedziela. Spędził w swojej prywatnej rezydencji w Londynie. Jak czytamy tamtego dnia, odbył spacer, po czym przyjął kilku polityków, urzędników a następnie spożył obiad w towarzystwie kilku osób. Wśród nich był także biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. W imieniu prezydenta wyróżnienia akademickie Nowojorskiej Uczelni odebrał Jan Ciechanowski, wytrawny dyplomata w czasie II wojny światowej, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Druga część... Jak czytamy także we wspomnianym już biuletynie. Druga część uroczystości obejmowała symboliczną adopcję katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który podówczas przeżywał wraz z całym narodem ciemną noc okupacji niemieckiej. Przypomnę, uczelnia była zamknięta, budynki splądrowane, zdewastowane w machu głównym przy Alei Racławicki, Alejach Rasławickich 14. Niemcy urządzili szpital, Kościół Akademicki został zmieniony na magazyn, książki, przyrządy naukowe zostały zniszczone lub rozkradzione. Niektórzy profesorowie zostali rozstrzelani i nieosadzeni w różnych miejscach. Niektórzy udali się na emigrację, ale mimo tych trudności wielu nauczycieli akademickich nie przerwało swojej misji. I przez okres okupacji prowadziło tajne na nauczanie w różnych miejscach, przede wszystkim w Lublinie, Kielcach i w Warszawie. I w tej trudnej sytuacji Uniwersytet Nowojorski postanowił jako pierwszy, jak się okazało, jedyny, adoptować kul. Szanowni Państwo, przede wszystkim uwagę przyciąga sama nazwa tego aktu. Jest to nazwa wyjątkowa. Na, nie była stosowana według mojej wiedzy nie jest stosowana nigdzie i nigdy w tradycji uniwersyteckiej na określenie relacji dwóch odrębnych uczelni. Wyraz bowiem adopcją w sensie prawnym jest to przysposobienie, usynowienie, przybranie dziecka za swoje to już od czasów rzymskich. Każdy system cywilny zachodni zna tę instytucję. W Polsce również w I Rzeczypospolitej znaliśmy także adopcję do herbu. A więc forma nobilitacji, urzędowego uznania osoby o pochodzeniu szlacheckim za członka swojego rodu i nadanie mu własnego herbu. Zatem była to bardzo interesująca forma wyrażenia pewnej relacji wobec naszego uniwersytetu. Wróćmy do samej uroczystości. Przede wszystkim kolejnym pytaniem jest takie o to, dlaczego ten akt został wykonany wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego? Czym kierowały się władze Nowojorskiego Uniwersytetu przy wyborze uczelni? Otóż uzasadnienie krótkie, ale wcale niezdawkowe znajdziemy w przemówieniu rektora. Ojca Ganona. Stwierdzi on, że Uniwersytet Lubelski został wybrany dlatego, że od momentu założenia w 1918 roku reprezentuje ducha odrodzonej Polski: The Spirit of Reborn Poland. Nie bez znaczenia były także kontakty rektora Uniwersytetu. Fordham University ze środowiskiem polskim w Londynie i w Nowym Jorku. Pewne światło na genezę adopcji rzuca także jego list skierowany w styczniu 46 roku do rektora KUL, księdza Antoniego Słomkowskiego. Do tego listu jeszcze w zakończeniu wrócę, w którym rektor Fordham University napisał, że ów akt był wyrazem, cytuję, oczywiście jest to tłumaczenie sympatii i współczucia dla prezydenta Raczkiewicza i polskiego rządu, którego członków poznałem w Londynie i dla zrozpaczonych amerykańskich Polaków mieszkających tutaj w Nowym Jorku. Należy badać i szukać odpowiedzi, jaka była geneza, jakie były mechanizmy tej adopcji, tego aktu. Prawdopodobnie pośrednikiem w kontaktach mógł być, to jest przypuszczenie, profesor Oskar Halecki, wybitny światowego formatu historyk, który podówczas wykłada właśnie w Nowym Jorku na Uniwersytecie Fordham. Wojna zastała go w Szwajcarii, nie powrócił do Polski, zorganizował w Paryżu Uniwersytet Polski za granicą, Warto dodać, że w skład Komitetu Organizacyjnego tego, tego uniwersytetu wchodzili dwaj przedwojenni wykładowcy naszego uniwersytetu, to znaczy pan profesor Stefan Glaser i pan doktor Paweł Skwarczyński. To kolejny trop, który by wyjaśniał genezę tej uroczystości, tej adopcji, bowiem profesor Halecki podczas swojego wystąpienia, Dziękował za uhonorowanie Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo szanowni Państwo, reporter, który opisuje w biuletynie ową uroczystość, dosyć dokładnie przedstawił także przebieg innego elementu. Mianowicie, uroczystość odbywała się w Keating Hall, budynku uniwersyteckim, ocenianym do dziś jako ozdoba kampusu w Bronx. Tam mieści się Wydział Nauk Humanistycznych i Ścisłych. I w tym właśnie budynku jedna sala została dedykowana naszemu uniwersytetowi, Uniwersytetowi w Lublinie. Dzięki staraniom Komitetu Organizacyjnego, Parady Płaskiego, która jak wiadomo jest bardzo dużą, największą manifestacją Polonii w Gromadzi ten, a ta parada Polonie podczas marszu przez Noworyoską Piątą Aleję. A więc staraniem tej organizacji polonijnej zgromadzono w tej sali pamiątki zdjęcia z lubelskiej Wszechnicy. Aby utrwalić to wydarzenie, odsłonięto pamiątkową tablicę, na której został umieszczony pełen patoszu tekst obieszający, że sala stanowi cytuję. Uświęcone miejsce, gdzie Lublin może znaleźć schronienie aż do dnia zwycięstwa i pokoju, kiedy wszystkie uniwersytety w Polsce znów zapalą swoje lampy. Proszę Państwa, trudno ustalić, jednoznacznie stwierdzić, czy ta informacja o wydarzeniu, która odbiła się dosyć dużym echem w samym Nowym Jorku przede wszystkim, czy ta informacja o tym wydarzeniu przedostała się do Lublina? Czy kiedy się przedostała? W jakiej formie? Czy dowiedzieli się o niej rozproszeni profesorowie i studenci uczestniczący w tajnych kompletach? Czy był o tym poinformowany pełniący obowiązki rektora KUL ksiądz Józef Kruszyński? Rektor Antoni Szymański już nie żył. Czy był z tym zaznajomiony? wielki kanclerz, biskup Leon Fulman, który był internowany w Nowym Sączu. Pewnie nie. I być może to jest kolejny trop na odpowiedź, dlaczego ten akt nazywał się adopcją. Otóż co do zasady osoba adoptowana nie musiała wyrazić zgody o adopcji. Jedno nie ulega kwestii, Opisywana przez De Forda Ram uroczystość skupiała przynajmniej na jakiś czas uwagę nowojorskiego środowiska akademickiego, mediów i amerykańskiej Polonii na losie nie tylko lubelskiej wszechnicy. Bardzo szanowni państwo. Czas najwyższy pewnie kończyć, także to jest. Wyrażone przez pojawienie się pana prezesa. Podsumowując. To wydarzenie w Nowym Jorku okazało się tylko epizodem. Zgodnie z literalnym znaczeniem słowa nie było dalszego ciągu faktycznego i ktoś może nawet zapytać, czy jest warto wracać do tego. Owszem, jest. Są przynajmniej dwa powody. Pierwszy to taki, że należy mówić o tym, że się doznało, może należy mówić o tym z wdzięcznością pewnego dobra i nie ulega wątpliwości, ten akt o charakterze w sumie symbolicznym był wyrazem solidarności z Polską, ze środowiskiem naukowym, Lublina, ale również wszystkich środowisk akademickich, ale z drugiej strony on, ten akt adopcji, był również pewnym tłem, które Opisuje działania powstania naszego uniwersytetu, jednocześnie wznowienia działalności w 1944 roku, kiedy ksiądz Antoni Słonkowski podejmował odważną decyzję, ryzykowną, aby w warunkach na poły frontowych jeszcze otworzyć bramy, naszego uniwersytetu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i ufam, że ten temat może stać się również osnową do dalszych poszukiwań, czy też stawiania kolejnych pytań odnośnie do historii różnych ośrodków akademickich w Polsce w czasie II wojny światowej. Dziękuję bardzo.